it's been a while since we talked, and my head's getting nervous. I can't handle this on and off. I can't know. I just gotta know. Powiem wam, że jazda tutaj na skuterach między tymi samochodami i tymi innymi skuterami to jest naprawdę coś mega w Tajlandii. Naprawdę mega, mega, mega. Dobra, bo właśnie trąbią na mnie. Muszę mu jechać, nie wiedziałem, o co mu chodzi. Dobra, pozdro 600, bo mam już, zaraz będę miał zielone. Dżungla jest niesamowita. Patrzcie się, ile bananowców. Wow, ale hit. Wow. Gruba śnie tu jest. Gruba śnie. Wow. Tu się coś pali. Jakieś ogniseczko. Wow. Ale to wygląda niesamowite. Oglądaliście kiedyś, jak w Wietnamie była wojna i Rambo biegał po takich lasach? Ja pierdziele, normalnie identykos. Tam schodki do jakiejś chatki. Yeah. A tak wygląda droga na plażę Freedom Beach. Tak idziemy sobie teraz pieszo pod góreczkę. Zaraz dojdziemy do pierwszego punktu, takiego gdzie jest parking, gdzie jeszcze tu, bo po tej drodze moglibyśmy wjechać skuterem, co prawda, ale nie chcemy ryzykować, bo dużo kamieni, można się wywalić w trójkę, jeszcze tym bardziej. No i co? I idziemy na górę, tam będzie jeszcze jeden parking, bo tutaj żeśmy się zatrzymali na jednym. I później stromo w dół do plaży. No i taki spacerek dzisiaj mamy. Taki spacerek do plaży Freedom Beach. Wow. No. Taka trochę przez dżunglę, nie? O, ale jakie ładne drzewa tu są. No, trochę niebezpiecznie. No. Bardzo. Freedom Beach. Masakra, to trzeba iść teraz po takich schodach ciężkich. Teraz tu. A kto tu później jeszcze wejdzie? No. No, i jeszcze teraz tu. Wow, uwaga, bo tutaj można się pośliznąć, bo tutaj nie ma schodków. No tutaj nie ma, tu trzeba uważać mocno. Ale jakoś widoki za to piękne. Mm. Wow, patrzcie na to, patrzcie na to. Tam przed nami jest Freedom Beach, a my jeszcze jesteśmy tak wysoko. O, tam jadą statki na Freedom Beach z Patong Beach. Jo. O kurde, jak schodzę niżej, to coraz mniej widać. Ale hit. Ale hicior. Szybciutko na dół. Ja pierniczę, szkoda, że was tutaj naprawdę nie ma. To, co tutaj widać, te widoki naprawdę to są takie w realu, to są niesamowite. Jo. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, kto jeszcze nowy, nie zasubskrybuje kanał, żeby nie ominęły go więcej takie widoki.
się dzieje. Jak to wygląda wszystko. Patrzcie się, co tu się dzieje. To jest po prostu niesamowity widok. Wow. Ale czad. Jest tylko problem, bo chyba z Emi nie przejdziemy na tamtą plażę. Bo trzeba przejść albo po tych kamieniach, albo wodą. A że właśnie dzisiaj jest dość dużo wody, no to chyba nie przejdziemy. Ja, ale tam też jest hit. Co to jest, są za widoki? Ja. Słyszeliście milion razy, że to jest tak pięknie, że głowa boli, ale po prostu co tu się dzieje? Masakra! Muszę stój tutaj, stój, nie rzucaj się. Ryby, no. Karolina. Chodź, Emusiu, jak chcesz. Ej, widzieliście taką jaszczurkę? Normalnie nie, zlewa się tak z kamieniem, że... Tylko nasza Emi ją zobaczyła. Ona to wszystko zobaczy i wszystko usłyszy. Ona się popatrzyła do góry. O! Mamy cię namierzoną. Pięknie, tu jest. Czekaj, jeszcze pokażę tutaj takie źródełka. Tutaj, takie źródełka z gór. O, tutaj sobie woda płynie. Cyk. Tu. I tam do morza. I tutaj z góry. Tam, o. Ale tamtą się już nie wybieramy. Okej, okay, co wam powiem, to wam powiem, ale jak to w tropikach, niesamowity upał, zero wiatru. Zobaczcie, jesteśmy w takiej wąskiej uliczce między palmami, między drzewami w dżungli. Idziemy pod bardzo dużą górę. Wcześniej żeśmy z niej schodzili, teraz idziemy pod nią. Jak wam powiem, że jesteśmy tu gdzieś z 10-11 dni, to nie wiem, czy może wypiłem łącznie z 7 piw. To muszę wam powiedzieć, że dzisiaj zdecydowanie ta średnia podskoczy po powrocie do domu, kiedy odstawimy skuter, kiedy będzie czas, żeby odpocząć i nie trzeba będzie tyle nadawać. Jasny gwint. I jeszcze słońce. Och, mokrz, jak lep. Wszystko z nas tak paruje, że dobrze, że wczoraj nie było żadnego alkoholu, bo dzisiaj byśmy tu nie dali rady. Masakra męczące. Mamy połowę rzeki, chcę wracać. Dorka, chcesz coś powiedzieć? Ja się cieszę, bo mam trening nóg i brzucha od razu. Aha, no to my też mamy niezły trening, powiem ci. Dobra, musimy kończyć na chwilę. No,
Ale zwierzę. To zwierzę, masakra. Wow. Tato się trzyma za rączkę. No chodź. No to daj. Co? Dobra, już więcej nie. Ostatni. No. Yeah, good. No. One more. Niezłe wrażenia, naprawdę niezłe wrażenia. Biedny słonik, ale no... Spociliśmy się dzisiaj mega mocno, opalili pewnie troszkę też. Teraz trzeba się nawodnić i jechać zaraz na jakąś kolację. Ale jeśli chodzi o zwiedzanie na dzień dzisiejszy, to już zdecydowanie wystarczy. Pozdrawiam, pamiętajcie, zostawcie kciuki w górę. Kto jeszcze nie zasubskrybował, jeszcze raz przypomnę, subskrypcja. I widzimy się w kolejnym filmie. Pozdro 600, cześć. Tajlandia, Phuket, Patong. Przydrożny grill. Pani leje sobie browara. No powiem wam, warunki takie typowo przydrożne, gdzieś tam w dalekiej Azji.